Kobieta błagała nas o przyjęcie konia, 17-letniego ogiera, którym nie może się już opiekować ze względów zdrowotnych. Jest poważnie niepełnosprawna. Uratowała konia przed nieuchronną rzezią, gdy stał się niezdatny do jazdy. Teraz była całkowicie zdesperowana, co się stanie z jej koniem, skoro nikt nie chciał jej pomóc. Ogier spędził całe swoje życie w boksie, bez kontaktu z ludźmi, bez dostępu do pastwiska w ośrodku jeździeckim. Nie mogliśmy odmówić błagalnej prośbie tej pani i zgodziliśmy się pomóc. Zapłaciła za kastrację w klinice dla koni. Bogdan jest kierownikiem schroniska w Polsce. Udało mu się zintegrować konia z resztą stada. Na początku było to sporym wyzwaniem, ponieważ ogier miał problemy z interakcjami społecznymi, ale Bogdan jest osobą, która doskonale rozumie konie. Potrafi reagować na specjalne potrzeby powierzonych mu podopiecznych i w ten sposób, pełen miłości i umiejętności, ratuje te zwierzęta. Montalbano rozpoczyna teraz nowe i satysfakcjonujące końskie życie w proanimale w Faladzie.